Miejmy nadzieję, że w drużynie narodowej znowu zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który przed chwilą zdobył kilka ważnych trofeów i który właśnie pewnie, no to jest chyba jedyne, co mu do szczęścia potrzebne. Myśli pan, że to jeszcze możliwe, żeby to on był wciąż tym liderem naszej drużyny? Myślę, że on ma przed sobą 4-5 lat grania na najwyższym poziomie. To jest chłopak, który dotknął gwiazd, to jest chłopak, który wyszedł na najwyższy szczyt zawodowego sportu. Znam go kilkanaście lat, pamiętam go jeszcze ze Znicza Pruszków i zrobiłem pewnie z nim kilkadziesiąt wywiadów, jak go zobaczyłem ostatnio po finale Champions League, płaczącego, takiego prawdziwego chłopaka, który no, mimo tych wielkich sukcesów i milionów pozostał taki sam, czyli przede wszystkim kochający sport, rywalizację, spełniający marzenia, to pomyślałem, kurde, no dalej ma ten żar, dalej ma tą pasję, dalej ma chłopak tą iskrę bożą, także życzę mu, żeby jeszcze zdążył podczas kariery doświadczyć wielkiego sukcesu z reprezentacją, bo to jest jedyna rzecz, której mu brakuje.